Przy Tremece znajduje się dużo wspaniałych, pięknych willi. O, chociażby jak ta po prawej stronie, proszę zobaczyć, mega luksusowe. Nawet nie hotel, to jest, są apartamenty wynajmowane na bardzo szczególne okazje, na śluby. Wanych miejsce nad jeziorem Como, tutaj po lewej stronie ta wieżyczka. Bardzo często pojawia się na różnego rodzaju folderach reklamujących jezioro Como. Natomiast po lewej stronie widzą Państwo malutką wysepkę. To jest właśnie ta Isola Comacino, jedyna na jeziorze wyspa. A w średniowieczu było to miejsce schronienia dla uchodźców politycznych, aż do czasu, gdy mieszkańcy Como, miejscowości, do której jedziemy, najechali wyspę, obrócili ją w perzynę. Obecnie jest ona całkowicie opuszczona, mieszka tu tylko kilku artystów. Znajdują się na niej ruiny 9 niegdyś istniejących kościołów. Wyspa jest malutka, ma, proszę Państwa, zaledwie 600 na 200 metrów powierzchni. W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy nad jezioro Como. Chciałbym Państwu pokazać przejazd drogą SS-340 między Tremezzo a Como, a w zasadzie do miejscowości Cernobbio. Wyspa Comacino zamieszkana już była za czasów rzymskich. Potem przyciągała ona eklektyczną mieszankę zdetronizowanych monarchów, przyszłych świętych, piratów, takich jak Fryderyk Barbarossa. W końcu, proszę Państwa, sprzymierzyła się ona z Mediolanem przeciwko Como, co skłoniło Como do zaatakowania tej wyspy, a została ona opuszczona przez stulecie. To właśnie z tej wyspy uchodźcy schronili się w Warennie, miejscowości, którą pierwszą dzisiaj oglądaliśmy. Została ona kupiona przez miejscowego Augusta Capriniego, który wywołał skandal we Włoszech, gdy sprzedał ją po I wojnie światowej królowi Belgów. Oczywiście ta transakcja została unieważniona. Obecnie wyspa jest pod zarządem wspólnym belgijsko-włoskiej komisji. Tutaj po lewej stronie mają Państwo wyspę Comacino. Po drodze będziemy mijali takie miejscowości jak Mezegra, Lenno, Sala Comacina, Colonno, Argegno, Brienno, Torigia, Laglio, Karate, Moltrasio, Cernobbio. Woda, która znajduje się pomiędzy dwoma miejscowościami Osuccio, którą przyjechaliśmy, i Sala Comacina, do której jedziemy, ta tutaj pomiędzy lądem a wyspą, często nazywana jest Conca del Olio, a w dialekcie miejscowym Zocca d'Olio, to znaczy basen oliwy, gdyż zazwyczaj tu zawsze woda jest spokojna i gładka. Basen oliwy. A więc zapinamy pasy i jedziemy tą piękną, malowniczą drogą wzdłuż jeziora Como. Thank you.
wjeżdżamy do Sala Comencino. W tej stronie piękny romański kościół. Też obok tego kościółka, który widzieliśmy wcześniej, jeden z częściej fotografowanych na foldery reklamujące jezioro Como. No i oczywiście wyspa Comencina, dość ważne tutaj miejsce historyczne. Thank you.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.